Cześć wszystkim! Witam Was ponownie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z pomysłem na zupę z pory oraz serków topionych. Do tego przygotowałam chrupiące grzanki o smaku czosnkowo-ziołowym, więc zapraszam Was serdecznie na film. Do przygotowania zupy będziemy potrzebować pory, cebuli, serków topionych, ziemniaków, bulionu, margaryny, soli, białego pieprzu oraz sosu sojowego. Więc na początek zaczniemy od pokrojenia w piórka pory oraz cebuli. Na patelni rozpuszczamy margarynę i podsmażamy porę oraz cebulę do momentu, aż będą szkliste. Następnie do garnka wlewamy bulion i zagotowujemy. Do gotującego się bulionu dodajemy porę i cebulę. Oraz pokrojone w kostkę ziemniaki. Przykrywamy pokrywką i od momentu ponownego zagotowania się gotujemy zupę przez około 10 minut. Następnie wrzucamy serki topione i mieszamy tak długo, aż serki się rozpuszczą. Jeżeli zupa jest za gęsta, możecie dodać bulionu. Na koniec doprawiamy do smaku solą, pieprzem oraz sosem sojowym. Do przygotowania grzanek użyłam bagietki. Będę również potrzebować oliwy z oliwek, ziół prowansalskich oraz czosnku granulowanego. Ale tak naprawdę możecie użyć każdych przypraw, takich, których Wy najbardziej lubicie. Bagietkę kroję w mniejsze kawałki. Następnie dodajemy 3 łyżki oliwy, czosnek granulowany oraz zioła prowansalskie. Wszystko razem dokładnie mieszamy. Grzanki przekładamy do formy do pieczenia i pieczemy w 200 stopniach przez około 10 minut, aż będą chrupiące i złociste. Zupa jest gotowa, jest idealna na chłodniejsze dni i bardzo sycąca. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Nie przedłużając, żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pozdrawiam Was cieplutko.